Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Doliński i mam przyjemność zaprezentować Państwu wykład pod tytułem Wywieranie wpływu na ludzi, mechanizmy psychologiczne, zrealizowany na zaproszenie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach cyklu Przybij piątkę nauce. Zacznę od pewnej anegdoty z własnego życia. Otóż od czasu do czasu zdarza mi się bywać w jakimś towarzystwie, które jest dla mnie nowe. Ludzie, którzy są gdzieś w jakimś pomieszczeniu, znają się. Ja nie znam nikogo, nikt nie zna mnie. Prawdę mówiąc, niespecjalnie mi to przeszkadza, bo nie należę do osób przesadnie nieśmiałych, ale po pewnym czasie, gdy ta rozmowa ma taki charakter tak zwanego small talku, właściwie robi się niezręcznie, no bo ile można mówić o niczym, ile można mówić o pogodzie, o tego typu sprawach. No i w końcu ktoś ma dość takiego właśnie small talku i mówi, wie pan, rozmawiamy o panu, bo nikt pana nie zna, czy mógłby pan nam powiedzieć, kim pan jest? No więc po przedstawieniu się z imienia i nazwiska wyjaśniam, że jestem psychologiem, no i wtedy pojawia się coś, co roboczo nazywam efektem ruskiej zimy. To znaczy mój rozmówca jest przerażony, zastyga właśnie tak jakby zamarzł, robi dwa kroki do tyłu i widać, że nie może się otrząsnąć z tego wrażenia wynikającego z tego, że jestem psychologiem, bo od razu przychodzi mu do głowy, co zresztą werbalizuje, no to pewnie nas pan od początku analizuje, obserwuje, no i co pan o nas myśli? No i wtedy wyjaśnianie, że nikogo nie analizuje, po prostu sobie rozmawiam i tak jak wszyscy inni piję na przykład wino, bo to jest jakieś spotkanie towarzyskie. Nikogo nie przekonuje. Psycholog nawet jak pije wino i rozmawia o pogodzie, to na pewno analizuje. No ale ponieważ nie wierzą ludzie, że nie analizuje, postanawiają jakoś podtrzymać tę rozmowę i mówią, coś sztampowego, no to pewnie ma pan teraz mnóstwo pacjentów, bo czasy takie dosyć trudne i nieciekawe. Zawsze te czasy w rozmowie w tym momencie są trudne i nieciekawe, bez względu na to, jakie są to czasy. No i wtedy mówię, że w ogóle nie mam pacjentów. Sytuacja robi się już coraz gorsza, bo nie dość, że jestem psychologiem, to pewnie beznadziejnym, skoro pacjenci do mnie nie przychodzą. Wyjaśniam więc zdumionemu rozmówcy, że jestem psychologiem społecznym, co rodzi kolejne nieporozumienia, bo pewnie jeśli społeczny, to taki, który nie bierze pieniądze za swoją pracę. No więc wyjaśniam, że nie o to chodzi i tłumaczę, czym zajmuje się psychologia społeczna. No dobrze, no ale pan to tak konkretnie czym się zajmuje jako naukowiec, psycholog społeczny? I wtedy, kiedy wyjaśniam, że zajmuję się wywieraniem wpływu na ludzi, to sytuacja jest już kompletnie beznadziejna. Ludzie myślą sobie, że siedzę gdzieś w podziemiach laboratorium psychologicznego, Wydziału Psychologii i kombinuję, jak manipulować ludźmi. Tymczasem, proszę Państwa, tak nie jest. Wywieranie wpływu społecznego jest tak naprawdę czymś, co robimy codziennie i co codziennie jest robione wobec nas. Zauważmy, że rodzice wywierają codziennie, albo przynajmniej chcą wywierać codziennie wpływ społeczny na swoje dzieci. Chcą skłaniać dzieci do tego, żeby się uczyły, żeby zachowywały się poprawnie. Dzieci chcą wywierać wpływ na rodziców, żeby nie pytali ciągle, co w szkole i nie narzekali, że truje na świadectwie to bardzo niedobry stopień i żeby dali więcej luzu młodym ludziom. Jeśli ktoś jest sprzedawcą w sklepie, gdzie premiowany jest za dobre wyniki sprzedaży, to oczywiście usiłuje wywierać wpływ na innych ludzi, aby ci ludzie kupowali u niego. Jeśli ktoś pracuje w agencji charytatywnej, to będzie się starał wywierać wpływ na innych ludzi, aby 1% odpisu z podatku kierowali na cele tej właśnie organizacji i tak dalej, i tak dalej. Z wpływem społecznym, sytuacją, kiedy chcemy skłonić innych ludzi do tego, żeby coś konkretnego zrobili, mamy do czynienia nagminnie, mamy do czynienia tak naprawdę wiele razy każdego dnia. Ale wiadomo, że są ludzie
bardziej skuteczni, są ludzie mniej skuteczni. Ci bardziej skuteczni stosują często najróżniejsze triki, techniki, które mają skłonić innych ludzi do pewnych działań, a więc stosują techniki wpływu społecznego. Tak się to nazywa. Otóż jeśli mówimy o technikach wpływu społecznego, to wielu ludziom przychodzi do głowy natychmiast książka Roberta Cialdiniego, którą w tej chwili okładkę tej książki widzicie Państwo na ekranie. To jest książka, która stała się od razu bestsellerem w Stanach Zjednoczonych, bo tam ukazała się po raz pierwszy. Potem była tłumaczona na wiele języków i wszędzie, gdzie się ukazywała, w każdym kolejnym kraju, gdzie język był inny niż język pierwowzoru, język angielski, stawała się bestsellerem. Ale są dwa kraje, w których ta książka jest super bestsellerem, a więc jeśli weźmiemy pod uwagę taki wskaźnik jak liczba sprzedanych egzemplarzy w stosunku do liczby osób, które mówią określonym językiem, to proszę Państwa, są dwa takie kraje na świecie, gdzie można mówić, że książka Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka, bo tak ta książka nazywa się w języku polskim, taki ma tytuł. Jednym z tych krajów jest właśnie Polska. Drugim krajem jest Korea Południowa. Bardzo często ludzie w Polsce, gdy słyszą, że drugim krajem jest Korea Południowa, uśmiechają się. Ciekaw jestem, czy Koreańczycy uśmiechają się wtedy, kiedy słyszą, że drugim takim krajem jest Polska. Ale pytanie, dlaczego akurat te dwa kraje są tak bardzo, bardzo zainteresowane tą książką? Robert Cialdini nie wie, rozmawiałem z nim na ten temat, mówi, że nie potrafi wyjaśnić, dlaczego akurat w tych dwóch krajach jest tak bardzo popularny. W Polsce być może dlatego, że od czasu do czasu w Polsce bywa, przed pandemią bywał regularnie, co roku. Od czasu pandemii się nie pojawił, ale mamy nadzieję, rozmawiamy z nim, że pojawi się w tym roku, w 2024. Ale proszę Państwa, jeśli chodzi o książkę Roberta Cialdiniego, to stawia on tezę, że wpływ społeczny tak naprawdę odbywa się dzięki pewnym podstawowym regułom. Mówi o regule wzajemności, o regule zobowiązania i konsekwencji, o regule powszechności, konsensusu. Na język polski zostało to przetłumaczone jako powszechny dowód słuszności. Mówi o lubieniu, mówi o autorytecie i o niedostępności, a więc to są te podstawowe reguły wpływu społecznego. W ostatnim wydaniu swojej książki Robert Cialdini dodaje regułę my, mówiąc, że jesteśmy bardziej skłonni spełniać prośby, sugestie ludzi, którzy należą do grupy my, o których myślimy, że ja i ta osoba to my. To jest dodane do podstawowej listy reguł przez Roberta Cialdiniego w najnowszym wydaniu książki, która jest już również w języku polskim, która ukazała się nakładem gdańskiego wydawnictwa psychologicznego. Możecie Państwo o tej regule przeczytać. Otóż ja nie mam zamiaru opowiadać Państwu o regułach Roberta Cialdiniego. Byłoby to kompletnie bez sensu z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że każdy z Państwa, kto zainteresowany jest regułami wpływu społecznego, powinien tę książkę przeczytać. Myślę sobie, że wiele osób, które w tej chwili oglądają to, co pokazuję, słuchają mnie, znają tę książkę, no więc powtarzanie tego byłoby kompletnie bez sensu. Jeśli chodzi o regułę my, to zachęcam wszystkich do kupienia najnowszego wydania książki Roberta Cialdiniego, zarówno tych, którzy nie znają tej książki, jak i tych, którzy znają, ponieważ jest to właściwie zupełnie nowa książka. 50% treści mniej więcej to są zupełnie nowe rzeczy, więc ci z Państwa, którzy czytali książkę Cialdiniego i ją polubili, a ci, którzy przeczytali, przeważnie ją lubią, zachęcam te osoby do
do nabycia czy też wypożyczenia najnowszego wydania. Ale to nie jest jedyny powód, dla którego nie będę Państwu mówić o regułach, które zaproponował Robert Cialdini. Drugi powód jest taki, że choć książka Roberta Cialdiniego jest doskonała, napisana jest w sposób dowcipny, wspaniały, autor unika żargonu psychologicznego, wszystko tłumaczy tak prosto, jak to możliwe, ale nie prościej, a więc jest to mistrzostwo świata w przedstawianiu skomplikowanych niekiedy kwestii, to drugi powód jest taki, że nie wszyscy psychologowie społeczni zgadzają się z Robertem Cialdinim, że techniki wpływu społecznego dotychczas poznane można przyporządkować jakiejś z tych reguł albo kilku regułom naraz. Bardzo wielu psychologów społecznych uważa, że jest cała masa technik wpływu społecznego, które nie mieszczą się w obszarze tych kilku reguł. Nie ukrywam, że ja należę do grona tych osób, które uważają, że tak właśnie się dzieje, że właśnie techniki, wiele z tych technik wykraczają poza wspomniane reguły. I bardzo ceniąc zarówno Roberta Cialdiniego jako badacza, jak i jego książkę, proponuję zupełnie inną wycieczkę po technikach wpływu społecznego. Przedstawiłem zresztą swój punkt widzenia w książce Techniques of Social Influence, napisanej na zamówienie wydawnictwa Routledge. Jeśli Państwo chcielibyście sięgnąć do tej książki, to wystarczy wejść na stronę wydawnictwa i, co rzadko się zdarza, za darmo i legalnie można sobie tę książkę w PDF-ie ściągnąć. Ale proszę Państwa, o jakie techniki chciałbym Państwu przedstawić, o jakich technikach, o których Robert Cialdini nie pisze, chciałbym opowiedzieć podczas naszego dzisiejszego spotkania. Oto zacznijmy od takiej techniki, która nazywa się ustąp i poproś. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście w sklepie, możecie sobie wybrać, czy wolicie być w sklepie z meblami, czy wolicie być w sklepie ze sprzętem RTV i chodzicie po tym sklepie i coś Wam się podoba. No odpowiednio może Wam się podobać jakiś stolik kawowy albo odtwarzacz i widzicie cenę, ten sprzęt, ten stolik kosztuje $80, ale wiecie, że można się tutaj targować. To jest taki sklep, gdzie można negocjować ceny, zaczynacie negocjować ze sprzedawcą i w końcu sprzedawca po pewnym czasie mówi, ostateczna cena to $64. Pytanie, czy zdecydujecie się kupić za $64, to, co wybraliście, to, co Wam się podoba, stolik, odtwarzacz, czy też z pewnych względów uznacie, że nie, że to jest może za drogo, albo aż tak bardzo Wam się to nie podoba. Gdy pytano ludzi w badaniach, prosząc ich, żeby wyobrazili sobie taką sytuację, to mniej więcej 40% ludzi mówiło tak, kupiłbym, kupiłabym, a więc większość raczej nie zdecydowałaby się na zakup. Ale co będzie, jeśli sprzedawca powie, ostateczna cena to $64, ale musisz zamieścić recenzję sklepu, mojego sklepu, na portalu społecznościowym. Albo powie, ok, sprzedam ci ten stolik, odtwarzacz za $64, ale pod warunkiem, że zarekomendujesz mój sklep jakiemuś swojemu znajomemu czy znajomej. Zauważcie Państwo, że teraz kontrakt jest gorszy. Poprzednio tylko mieliśmy zapłacić $64, braliśmy zakup pod pachę i szliśmy do domu, a teraz mamy zapłacić $64 i jeszcze coś zrobić. I dopiero wtedy możemy wziąć ten stolik. A więc jeśli poprzednio 40% ludzi deklarowało, że dokonałoby zakupu, to teraz ten odsetek powinien być niższy. Ale czy naprawdę tak się dzieje? Nie. Zobaczcie Państwo na te wyniki. Okazuje się, że teraz zdecydowanie więcej osób, tak przeważnie 60, 60 kilka procent, a w jednym wypadku nawet prawie 80%, prawie dwa razy więcej niż poprzednio ludzi mówi, okej, to w takiej sytuacji bym to kupił, bym to kupiła. To dziwne, bo przecież kontrakt jest mniej korzystny. Płacimy $64 i jeszcze musimy coś zrobić. Dlaczego zatem ludzie chętniej chcieliby kupić takie rzeczy?
Ponieważ, proszę Państwa, tak naprawdę ważniejsze od tego, jaka jest obiektywnie rzeczywistość, jest to, jak ją ujmujemy, jak ją spostrzegamy, jak ją definiujemy. Zauważmy, że jeśli mamy negocjacje zakupowe, to kupujący spostrzega interakcję ze sprzedawcą jako, mówiąc językiem nauk społecznych, grę o sumie zerowej. To znaczy, żeby ktoś zyskał, to ktoś inny musi tyle samo stracić. Jeśli początkowo jest $80, a teraz $64, to znaczy, że sprzedawca traci $16, a ja kupujący zyskuje $16. No ale gdyby to było $60, to ja bym zyskał 20, sprzedający by stracił 20, to zawsze się sumuje do zera. Ale spostrzeganie interakcji jako gry o sumie zerowej to jest ustawienie się na pozycjach wrogich, na pozycjach takich, gdzie ktoś musi wygrać, żeby ten drugi nie wygrał. Ktoś musi przegrać, jeśli ktoś ma wygrać. To rodzi brak zaufania, to rodzi pewną swoistą niejasność, niepewność. Kupujący nie wie, czy proponowana mu cena na pewno jest najniższą z możliwych. Cały czas rozpatruje to jako rodzaj walki ze sprzedawcą. Ale co będzie, jeśli sprzedawca obniży cenę, ale jednocześnie poprosi o coś kupującego? Otóż w tym momencie kupujący zacznie spostrzegać tę interakcję ze sprzedawcą zupełnie inaczej, w ramach opisywanej przez Roberta Cialdiniego reguły wzajemności. On robi coś dla mnie, obniża cenę, a ja powinienem zrobić coś dla niego, zarekomendować ten sklep na portalu społecznościowym albo polecić bezpośrednio ten sklep swoim przyjaciołom. I wtedy ten kontrakt wydaje się być dla ludzi bardziej ciepły, bardziej oparty na współpracy i wzajemnym zaufaniu. Nie ma tutaj wrogości, nie ma tutaj konkurencji. Odwołałem się do reguły wzajemności, ale pokazałem Państwu technikę, o której Robert Cialdini nie pisał. A teraz z kolei chciałbym opowiedzieć o kilku technikach, o których w ogóle Robert Cialdini nie pisze, ale również o technikach, które nie odwołują się do reguł, które Robert Cialdini przedstawił. Zacznę, proszę Państwa, od tego, że Jensen King i Cacciopolo, proponując pewną technikę wpływu społecznego, odwołują się do wiedzy psychologicznej, do teorii behawiorystów i ich badań z lat 30. XX wieku. Otóż behawioryści, najpierw badając szczury, a potem także przenosząc te prawidłowości na ludzi, stwierdzili, że motywacja człowieka rośnie tym bardziej, im bardziej zbliżamy się do celu. Jak cel jest blisko, to motywacja rośnie. Wtedy, kiedy badano szczury, które szukały w labiryncie pożywienia przez dłuższy czas, były one coraz bardziej zmęczone, coraz wolniej biegały po tym labiryncie. Ale gdy zobaczyły światełko, które zwykle sygnalizowało bliskość pokarmu, nagle przyspieszały, nagle zaczynały biec. Widać było, że motywacja do uzyskania tego pokarmu wyraźnie rośnie. Jeśli ludzie coś robią i zbliżają się do celu, ich motywacja także rośnie. Możemy sobie wyobrazić, że ktoś myje okna w swoim domu, zostało mu jedno okno, właściwie nawet mniej, dwie szyby do umycia, ale zapada już zmrok, niewiele widać, ale człowiek myśli sobie, chce to już skończyć, chce mieć to już za sobą. Napina się, szybciej macha dłonią z jakąś szmatką po szybie, żeby już to zakończyć. Myślę, że jeśli Państwo piszecie jakieś projekty w pracy, na studiach i jesteście już blisko końca, brakuje Wam 2 czy 3 akapity, mimo że jesteście zmęczeni, chcecie mieć to już za sobą, motywacja, żeby to skończyć, rośnie. Chciałbym to już dzisiaj zakończyć, chciałbym to już skończyć. Wtedy, kiedy ktoś akurat wpada do nas, rozprasza nas, jesteśmy zdenerwowani, przeszkodził nam w zakończeniu tej właśnie czynności. Mimo że moglibyśmy ją zrobić jutro, dokończyć jutro, ale nie. Jeśli zbliżamy się do celu, chcemy to jak najszybciej skończyć. U ludzi zresztą można to obserwować na poziomie fizjologicznym. Przeważnie następuje zwiększenie szybkości bicia serca, zmienia się oporność skóry, a więc gdy zbliżamy się do celu, motywacja rośnie.
W bardzo prostym badaniu Kiveca zostało to bardzo ciekawie zaprezentowane. Znacie Państwo na pewno takie techniki marketingowe polegające na tym, że trzeba zbierać punkty, żeby osiągnąć jakiś cel i zamienić te punkty na jakieś dobro materialne. Możemy sobie wyobrazić prostą sytuację, w której przychodzimy do kawiarni, to jest kawiarnia sieciowa, zamawiamy pierwszą kawę, a barista oprócz filiżanki kawy wręcza nam taki talon, na którym są narysowane filiżanki. Jest tych filiżanek 9 narysowanych, a 10 jest inna, jest złota, jest taka błyszcząca i barista mówi: każda wypita przez ciebie kawa wiąże się z tym, że stawiam pieczątkę, czy jakiś inny barista w sieci naszych kawiarni stawia ci pieczątkę na tym kartoniku. I rzeczywiście barista stawia nam pierwszą pieczątkę i mówi: jeśli będziesz mieć 9 pieczątek, a więc wypijesz 9 kaw, to 10 kawę dostaniesz gratis. No i możemy, proszę Państwa, sprawdzić, i Kivec to robi, jak szybko ludzie, średnio oczywiście, po wypiciu pierwszej kawy, po posiadaniu pierwszej pieczątki na tym talonie, przyjdą na drugą kawę. A jak szybko na trzecią kawę przyjdą ci, którzy mają 2 pieczątki? Jak szybko na kolejną kawę przyjdą ci, którzy mają 3 pieczątki, 4 i tak dalej? I okazało się, proszę Państwa, że częstość kupowania kaw rosła tym bardziej, im bardziej ludzie zbliżali się do celu, to jest do posiadania 9 pieczątek na tym kartoniku. A więc jeśli ktoś miał tylko jedną pieczątkę, to przeważnie sporo czasu upływało, zanim przyszedł na drugą kawę i dostawał drugą pieczątkę. Ale jeśli ktoś miał 7 czy 8 pieczątek, to bardzo szybko przychodził na 8 czy 9 kawę, żeby potem przejść na kawę gratisową. Jensen King i Cacioppolo, którzy zainteresowali się tą prawidłowością, chcieli sprawdzić, jak to będzie z pozyskiwaniem datków na pewien cel charytatywny. I dwójka studentów ustawia się na kampusie uniwersyteckim. Jeden z nich trzyma w dłoniach puszkę na kawę, puszkę na pieniądze, potrząsa tą puszką, a drugi ma taką tablicę informacyjną na kiju i na tej tablicy jest coś napisane. Zgodnie z takim schematem mamy ileś dolarów, musimy zebrać w sumie ileś dolarów i te dwie informacje się zmieniają. A więc możemy sobie wyobrazić, że na tablicy jest napisane: mamy 20 dolarów, musimy zebrać 500 na obiad dla bezdomnych mieszkańców naszego miasta. Albo też mamy 100 dolarów, musimy zebrać 500 na obiad dla bezdomnych mieszkańców naszego miasta, bo taki jest cel zbiórki. Albo też mamy 420 dolarów, musimy zebrać 500 dolarów, aby zorganizować ten właśnie obiad dla bezdomnych mieszkańców naszego miasta. Zobaczcie Państwo, nie mówi się tego wprost, ale jeśli mówimy, mamy 20 dolarów, a musimy zebrać 500, to znaczy, że cel jest jeszcze odległy. Jeszcze dużo, dużo dolarów trzeba zebrać, ale jeśli powiemy, mamy 420 dolarów, a musimy zebrać 500, to cel jest blisko, chociaż tego wprost nie mówimy. I okazało się, że jeśli na tablicy jest napisane, mamy 20 dolarów, musimy zebrać 500, to kiepsko ta zbiórka idzie. Rzadko ludzie podchodzą i wrzucają pieniądze do puszki, ale sytuacja się zmienia bardzo wyraźnie, jeśli na tablicy jest napisane, mamy 420 dolarów, a musimy zebrać 500. Wtedy ludzie przychodzą i wrzucają częściej pieniądze do puszki. Carpenter robi badania, które również wykorzystują tę samą technikę. Otóż sprawdza on, czy studenci będą chcieli poświęcić 10 minut, żeby wypełnić ankietę do jego pracy magisterskiej. I gdy po prostu mówi do studenta, którego spotyka na korytarzu, czy zgodzisz się wypełnić ankietę do mojej pracy magisterskiej, to trwa około 10 minut, 60% studentów mówi tak, a pozostali odmawiają tej pomocy. Ale jeśli mówi, czy zgodzisz się wypełnić ankietę do mojej pracy magisterskiej, to trwa 10 minut, a potrzebuję jeszcze tylko jednej osoby do moich badań, to ten odsetek rośnie
do poziomu 80%, bo cel jest blisko. Zobaczcie Państwo, to nawet nie musi być mój cel, jak w badaniach Kiveca, gdzie chodzi mi o to, żeby mieć prawo do wypicia gratisowej kawy. To może być cel innego człowieka, który zbiera ankiety do pracy magisterskiej, ale jeśli jego cel jest blisko, to ja chętniej mu pomogę. Popatrzmy, proszę Państwa, na inną bardzo prostą technikę wpływu społecznego, którą zaproponował Jerry Berger. Jerry Berger mówi, jeśli chcesz przekonać innego człowieka do czegoś, no na przykład do tego, żeby razem z Tobą pojechał na wakacje albo żeby razem z Tobą poszedł do kina na jakiś film, to oczywiście możesz używać najróżniejszych argumentów. Ale bardzo często jest tak, że ten człowiek w głowie ma argumenty, żeby tego nie zrobić, bo na przykład ma jakieś inne plany, jeśli chodzi o wakacje wstępne, albo obawia się, czy to, co proponujemy, będzie atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu. Jeśli przedstawimy swoje argumenty, a człowiek będzie miał argumenty, żeby tego nie zrobić, to prawdopodobnie człowiek będzie się wahał. To wahanie można przedstawić metaforycznie tak jak wagę dwuszalkową, gdzie mamy dwie szalki. Jedna szalka zawiera argumenty na tak, inna argumenty na nie i człowiek właściwie nie wie, co zrobić. Czasami się zgodzi, czasami się nie zgodzi. Ale te dwie szalki, ta waga będzie we względnej równowadze dość długo. A co by było, gdybyśmy mając pewne argumenty nie wyłożyli od razu wszystkich argumentów na tak. Gdybyśmy jeden argument zostawili sobie w zanadrzu jak asa w rękawie. Otóż prawdopodobnie w tym momencie też człowiek by ważył jedne i drugie argumenty i ta waga dwuszalkowa, metaforycznie mówiąc, byłaby w stanie względnej równowagi. Berger mówi i teraz dopiero, jeśli teraz, gdy waga jest we względnej równowadze, wyjmiesz asa z rękawa i dołożysz na szalkę ten argument, to zwiększasz szansę, że człowiek powie tak, bo te argumenty na tak przeważą, skoro do tej pory waga była we względnej równowadze. Więc Berger mówi, nie musisz od razu wszelkich argumentów wykładać, możesz jeden zachować jako asa w rękawie. I wyobraźmy sobie, mówi Berger, że będziemy sprawdzać te zalecenia w bardzo prosty sposób, sprzedając ciastka. Amerykanie bardzo często sprzedają ciastka domowej roboty i Jerry Berger na terenie kampusu uniwersyteckiego ustawia stolik. Stolik przykrywa białym obrusem, a na białym obrusie lądują opakowane w folię ciasteczka wypieki domowe. I osobą badaną, nie wiedząc o tym, stanie się każdy, kto przyjdzie i zapyta, po ile są te ciastka. Oto, proszę Państwa, w przypadku połowy osób, które o to pytają, Berger odpowiada, ciastka są po dolarze. I okazuje się, że wtedy 45% ludzi skłonnych jest te ciastka kupić. A w innych przypadkach, w odniesieniu do drugiej połowy osób, na pytanie, po ile te ciastka, sprzedawca mówi $1.25. Odczekuje 2 sekundy, gdy człowiek się waha, czy opłaca mu się kupić za $1.25 takie ciastko i mówi, a nie, po dolarze. Sprzedaje je po dolarze. Czasami wyjaśnia to w ten sposób, że mówi, że chciałbym wszystkie ciastka dzisiaj sprzedać, bo są świeżutkie, albo też mówi, że a to pomyłka, nie $1.25, a dolar. $1.25 to cena innych ciastek. A więc zobaczcie Państwo, te osoby też dowiedziały się, że ciastka kosztują dolara. Ale wcześniej sądziły przez 2 sekundy, 3 sekundy sądziły, że kosztują $1.25. I teraz 67% ludzi chce kupić takie ciastka. Dlatego, że argument, że jest to taniej niż człowiek początkowo rozważał, pojawił się w ostatniej chwili. A więc nie jest to taka sytuacja, w której człowiek widzi cenę $1.25, która jest przekreślona i napisane jest $1, tylko człowiek najpierw rozważa, czy opłaca mu się kupić ciastka za $1.25, a nagle się okazuje, że one kosztują dolara. Tak więc oferta potencjalnie ciekawa, wtedy, kiedy człowiek ją rozważa, nagle okazuje się jeszcze
ciekawsza, jeszcze bardziej opłacalna. W innym eksperymencie Berger sprzedaje nie ciastka, a bombonierki. I gdy przychodzi ktoś do stoiska i pyta, po ile te bombonierki, to w połowie przypadków Berger mówi, te bombonierki są sprzedawane w zestawie po 2 sztuki. Zobacz, taką złotą tasiemką są obwiązane 2 bombonierki i taki zestaw kosztuje $5.25. Wtedy 31% ludzi kupuje takie bombonierki, taki zestaw 2 bombonierek. Ale w innym przypadku na pytanie, po ile te bombonierki, odpowiedź brzmi $5.25. Człowiek myśli, że to cena bombonierki, jednej bombonierki. Ale po 2 sekundach Berger dodaje, ale to za 2 opakowania, bo one są w ten sposób pakowane. Zobacz, tu jest złota wstążeczka i taki zestaw kosztuje 5,25. I wtedy 48% ludzi chce kupić takie bombonierki. Bo zobaczcie Państwo, najpierw klient rozważa, czy opłaca mu się kupić za 5,25 taką bombonierkę. I wtedy, kiedy nie wie jeszcze, czy mu się opłaca, czy nie, dopiero to rozważa. Okazuje się, że to jest cena za 2 bombonierki, no i wtedy przekonanie, że to się opłaca, jest większe. Proszę Państwa, kolejna technika wpływu społecznego odwołuje się do takiej prostej prawidłowości, która mówi, chętnie robimy różne rzeczy, żeby zrobić dobre wrażenie na innych ludziach. I w jednym z eksperymentów amerykański student, mniej więcej 20-letni, podchodził do mężczyzny, który siedział samotnie przy stoliku w centrum handlowym, ale to był taki stolik w barku, gdzie można było wypić kolę czy kawę, i zwracał się do tego samotnie siedzącego mężczyzny z prośbą, z propozycją kupienia losów loteryjnych, tłumacząc, że dochód z tej loterii będzie przeznaczony na zorganizowanie wakacji dla dzieciaków, które nigdy nie wyjechały z miasta, pochodzą z biednych rodzin. Będzie to pierwsza dla nich okazja spędzania wakacji na jakimś obozie czy koloniach. Okazało się, że bardzo mała grupa mężczyzn, bardzo mała liczba mężczyzn skłonna jest kupić taki los. A w innych warunkach ów student podchodził do mężczyzny, który siedział z jakąś kobietą przy stoliku kawiarnianym, i wtedy okazało się, że kilka razy więcej mężczyzn kupuje los loteryjny. Dlaczego? Dlatego, że mężczyźni chcieli zademonstrować kobietom, które im towarzyszyły, że są wrażliwi, empatyczni, że są ludźmi, którzy chcą pomagać takim, których los skrzywdził, bo są na przykład dziećmi z biednych rodzin, które nie miały nigdy okazji wyjechania na wakacje. Więc czasami technika wpływu społecznego oparta jest na potrzebie ludzkiej, tak zwanej autoprezentacji, a więc przedstawienia korzystnie siebie ludziom, którzy nas obserwują, którzy są świadkami naszego zachowania. Kolejna technika jest bardzo ciekawa, jednocześnie bardzo wyrafinowana, ponieważ odwołuje się do pewnych złożonych mechanizmów psychologicznych. Żeby wyjaśnić Państwu, na czym polega istota tej techniki, muszę przedstawić koncepcję, która nazywa się koncepcją identyfikacji poziomów działania i została zaproponowana przez 2 amerykańskich psychologów, Wallachera i Wegnera. Otóż Wallacher i Wegner mówią, ludzie nie tylko robią różne rzeczy, ale ludzie w jakiś sposób ujmują poznawczo, nazywają, mówiąc prościej, to, co robią. Możemy sobie, proszę Państwa, wyobrazić mężczyznę, który u siebie w mieszkaniu ma rozłożone deski i te deski w jakiś sposób z sobą łączy. Możemy zapytać człowieka, co robisz? Może nam odpowiedzieć, łączę 2 deski, ale może nam też odpowiedzieć, robię regał na książki albo też urządzam pokój córki. Zauważcie Państwo, że wszystkie te odpowiedzi są prawdziwe. Nie ma mniej lub bardziej prawdziwej odpowiedzi, ale one są odpowiedziami na różnym poziomie identyfikacji działania. Wallacher i Wegner powiedzieliby, łączę 2 deski,
jest odpowiedzią na niskim poziomie identyfikacji, a odpowiedź robię regał na książki, a zwłaszcza odpowiedź urządzam pokój córki, będzie na wysokim poziomie identyfikacji działania. W jaki sposób ludzie ujmują swoje działania? Parker i Wegner sprawdzają to bardzo łatwo, mianowicie częstują swoich studentów kawą i w momencie, w którym student, studentka podnosi do góry kubek z kawą, pytają, co robisz? Opowiedz mi, co robisz w tej chwili. Zobaczcie Państwo, również na to pytanie można odpowiedzieć różnie. Podnoszę kubek do góry, kieruję kubek do ust albo piję kawę. Otóż odpowiedź brzmiała, piję kawę, a więc była to odpowiedź na wysokim poziomie identyfikacji działania, która nazywa całą czynność, która ma głęboki sens. Ale co będzie, jeśli studenci zostaną poczęstowani kawą nalaną do kubka cynowego? Cyna jest potwornie ciężka, a w dodatku kawa nalana jest po brzegi tego kubka. Ludzie trzęsącą się ręką podnoszą ten kubek, kierując go do ust i na pytanie, co robisz, odpowiadają inaczej niż poprzednio. Tym razem mówią, uważam, żeby nie polać sobie spodni, uważam, żeby kawa nie rozlała mi się na sukienkę, usiłuję trafić tym kubkiem do ust. A więc tym razem identyfikują swoje działanie na niskim poziomie. Banacher i Wegner mówią, wtedy, kiedy wszystko przebiega sprawnie, normalnie, identyfikujemy nasze działanie na wysokim poziomie, ponieważ wtedy nasze działanie ma sens. Ale jeśli dzieje się coś szczególnego, coś, co wytrąca nas z normalnego funkcjonowania, skupiamy się na detalu, koncentrujemy się na tym, co w danym momencie robimy, w danej chwili, a więc ta teraźniejszość się zwęża do sekund, do milisekund i schodzimy na niższy poziom identyfikacji działania. Jeśli kawa jest nalana do cynowego kubka, albo gdyby nasz majsterkowicz trafił na sęk w desce, to odpowiedziałby, łączę te dwie deski, ale mam problem, bo tutaj jest sęk i nie mogę tego w tym miejscu przymocować, nie mogę tutaj wkręcić śruby. Proszę Państwa, koncepcja DTR polega na tym, że jeśli kontaktujemy się z innym człowiekiem i prosimy go o coś, proponujemy mu coś, to ta interakcja jest przez osobę proszoną definiowana w ramach wyższego, wysokiego poziomu identyfikacji. Ale jeśli zdarzy się coś dziwnego, zdarzy się coś nieoczekiwanego, to człowiek zdezorientowany może zejść na niski poziom identyfikacji. Jeśli teraz wyjaśnimy sytuację, co pozwoli człowiekowi wrócić na wyższy poziom identyfikacji działania, to umysł człowieka jest niejako rozchwiany. Człowiek przeszedł z wysokiego poziomu identyfikacji na niski, potem wrócił na wysoki i w tym stanie umysłu człowiek jest bardzo podatny na argumenty. Ja wiem, że to bardzo skomplikowane. W związku z tym przejdźmy do eksperymentu, przejdźmy do badania, który będzie to dobrze ilustrował. Otóż badanie polega na tym, że w okresie przed świętami Bożego Narodzenia psycholog, który udaje domokrążce, puka do amerykańskich drzwi, otwiera mu ktoś i psycholog proponuje kartki świąteczne. Pokazuje zestaw czterech kartek świątecznych i mówi, kartki kosztują 300 centów. Zobaczcie Państwo, że to jest bardzo, bardzo dziwne. Jak można podać cenę w ten sposób 300 centów? Tak się nie robi. Ale po dwóch sekundach człowiek wyjaśnia, to znaczy 3 dolary, to dobry interes, to okazja. Więc najpierw interakcja przebiega w standardowy sposób. Potencjalny klient, który otworzył drzwi, rozpatruje ją w ramach działania na wysokim poziomie identyfikacji. Rozmawiam z domokrążcą i nagle pojawia się coś zupełnie nieoczekiwanego. 300 centów, co on do mnie mówi? Co się dzieje? Odbiorca schodzi na niski poziom identyfikacji działania, usiłując zrozumieć, co się właściwie stało, ale nagle słyszy wyjaśnienie 3 dolary. Aha, wszystko jest w porządku, czyli wraca na wysoki poziom identyfikacji działania, ale wtedy
słyszy argument, to dobry interes. I co się okazuje? Wtedy 65% ludzi nabywa te kartki. A co by było, gdyby domokrążca powiedział, kartki kosztują 3 dolary, to dobry interes? Zachowałby się normalnie, standardowo, prawie dwa razy mniej, tylko 35% ludzi kupuje te kartki. To jest, proszę Państwa, jedna z moich magistrantek, pani Katarzyna Selwant, która pomaga swojemu tacie, który ma taki kiosk na bazarze. I wtedy, kiedy ktoś przychodzi, aby w tym kiosku kupić jajka, mąkę, cukier czy przyprawy, pani Kasia proponuje żurek i czasami mówi, a może żurek, mamy pyszny żurek, który kosztuje 2 złote. I sprawdza, jaki procent ludzi ten żurek kupuje. Ale niekiedy mówi, a może żurek kosztuje 200 groszy. Robi 2 sekundy przerwy i wyjaśnia, to znaczy 2 złote. Jest bardzo dobry. I wtedy dwa razy więcej ludzi kupuje ten żurek. To niekoniecznie musi dotyczyć sprzedawania czegoś. Jak Państwo wiecie, od czasu do czasu dzwonią do nas różni marketerzy. Czasami chcą z nami zrobić jakiś wywiad, namówić nas na coś. Chcą czasami zrobić badania sondażowe. Problem polega na tym, że bardzo często ludzie mówią wtedy nie, nie mam czasu, dziękuję, innym razem. Problem oczywiście z perspektywy na przykład osoby, która chce robić badania marketingowe. Mamy tutaj, proszę Państwa, sytuację, w której pani Iza Kubala, inna moja magistrantka, dzwoni do ludzi, pracuje właśnie pani Iza w Instytucie Badawczym i mówi, robimy badania dotyczące zachowań konsumenckich. Czy zechciałaby pani, zechciałby pan porozmawiać z nami na temat zakupów? To potrwa około 7 minut. Badania są interesujące. I niestety większość ludzi mówi nie. 28% ludzi, to jest ten słupek z lewej strony, który to ilustruje, godzi się na wzięcie udziału w takich badaniach. A co będzie, jeśli osoba, która dzwoni, powie, badania trwają 420 sekund. To jest mniej więcej 7 minut, są ciekawe. A więc zobaczcie Państwo, coś dziwnego, podanie czasu nie w minutach, a w sekundach, 2 sekundy przerwy, wyjaśnienie, ile to jest minut i argument, badania są ciekawe. Dwa razy więcej, ponad dwa razy więcej, 60% ludzi godzi się wtedy na wzięcie udziału w takich badaniach. Pozostałe 3 słupki dotyczą jeszcze innych warunków, w których na przykład nie pojawiał się ten argument na końcu albo odwracano całą sekwencję, a więc na przykład mówiono, że badania trwają 7 minut, to znaczy 420 sekund. To nie działa. To musi być normalna interakcja, w której dzieje się coś bardzo dziwnego, cena jest podana na przykład w groszach, a nie w złotówkach, czas podany jest w sekundach, a nie w minutach, potem jest po 2-3 sekundach przerwy wyjaśnienie, a więc czas podany jest w minutach, a cena w złotówkach i do tego dodany jest argument, dlaczego warto to zrobić. No i proszę Państwa, popatrzmy na jeszcze jedną technikę tytułem ilustracji tego, co się dzieje. Popatrzmy, proszę Państwa, na badania, które przeczą również temu, że potrafimy sobie trafnie wyobrazić swoje własne zachowanie. Oto, proszę Państwa, gdybyśmy wyobrazili sobie sytuację, w której ktoś nas o coś prosi, a my możemy się zgodzić albo nie spełnić prośbę jakiegoś człowieka, to gdybym zapytał Państwa, a gdyby taka nieznajoma osoba podczas składania prośby dotknęła Państwa delikatnie ręką na niespełna sekundę za ramię bądź przedramię, to czy zwiększyłaby w ten sposób swoje szanse na to, że spełnicie jej prośbę, czy też nie, to właściwie większość ludzi mówi, nie lubię, jak ktoś nieznajomy mnie dotyka. Z całą pewnością mniej chętnie bym taką prośbę spełnił. Zmniejszają się szanse na to, żebym tę prośbę spełniła. Ale jak jest naprawdę? Oto Chris Klein robi eksperymenty, które są bardzo stare z dzisiejszej perspektywy, a to, że są stare, jest dobrze ilustrowane przez fakt, że robi je w budkach telefonicznych, które były wtedy
które były powszechne wtedy, kiedy nie było jeszcze telefonów komórkowych. Otóż eksperyment wygląda w ten sposób, że asystentka Chrisa Kleinka pozwala skorzystać z telefonu i odbyć rozmowę komuś, kto wchodzi do budki telefonicznej, a gdy wychodzi z budki telefonicznej i wyjmuje pieniądze z otworu, gdzie następuje zwrot monet po odbyciu rozmowy, a więc zaczyna się rozmowę w Stanach Zjednoczonych od na przykład wsunięcia dolara do automatu, a potem automat liczy impulsy i wypluwa należność, wypluwa resztę z tego dolara, podchodzi i mówi: oddaj mi 10 centów. Ja tam zapomniałam, przed chwilą rozmawiałam, zapomniałam wyjąć z otworu 10 centów. 63% ludzi zszokowanych daje dziewczynie 10-centówkę, ale reszta mówi: nie sądzę, automat wydał mi tyle, ile powinien. Albo też mówi: to trzeba było uważać, jak kończyłaś rozmowę. Ale jeśli dziewczyna, mówiąc: oddaj mi 10 centów, dotyka człowieka lekko za ramię bądź przedramię, to odsetek osób, które wręczają jej 10-centówkę, rośnie do 96%, a więc prawie wszyscy to robią. A co będzie, jeśli dziewczyna nie będzie udawać, że zostawiła tam 10-centówkę, tylko powie: słuchaj, przepraszam pana, przepraszam panią, nie mam w ogóle drobnych, a muszę zadzwonić do rodziców w pilnej sprawie. Czy możesz mi pożyczyć 10 centów? Pożyczyć, czyli tak naprawdę dać, bo przecież ci ludzie się nie znają. W normalnych sytuacjach 29% ludzi wręcza dziewczynie 10-centówkę, ale jeśli tej prośbie towarzyszy dotknięcie za ramię bądź przedramię, rośnie to do 51%. Otóż, proszę Państwa, dotyk jest magiczny. Sprawdzano, czy ludzie, którzy są dotykani przez hostesy w hipermarkecie, chętni poczęstują się kawałkiem pizzy w ramach demonstracji produktu. Chętniej. Czy chętniej podpiszą petycję? Badali to Wills i Ham. Chętniej, częściej wypełniają test osobowości. Również ludzie częściej, jeśli dotknie ich się za ramię bądź przed ramię, czy też chętniej, a w każdym razie częściej odpowiadają na pytania ankiety. Kelnerzy dostawali wyższe napiwki, jeśli wręczali rachunek i jednocześnie dotykali za ramię bądź przedramię swoich rozmówców. Proszę Państwa, tych technik wpływu społecznego jest oczywiście znacznie, znacznie więcej. Ja tytułem demonstracji, tytułem egzemplifikacji pokazałem Państwu, opowiedziałem Państwu o kilku takich technikach. Pytanie, ile ich jest? Otóż jeśli Państwo jesteście zainteresowani tym tematem, to mogę Państwu polecić książkę, którą napisałem wspólnie ze swoim współpracownikiem, profesorem Tomaszem Grzybem. Książka ukazała się pierwotnie na rynku amerykańskim w wydawnictwie Routledge, ale ukazała się także po polsku w wydawnictwie Smak Słowa pod tytułem 100 technik wpływu społecznego. I tak naprawdę, mówiąc o tym tytule, chciałbym od razu płynnie przejść do pytań, które zadali internauci. Wciąż pojawiają się nowe techniki manipulacji. Czy ich liczba jest już skończona i są to jedynie inne warianty tych samych metod? Otóż, proszę Państwa, ich liczba nie jest skończona. My napisaliśmy książkę 100 technik wpływu społecznego, bo 100 to taka ładna liczba i doszliśmy do wniosku, że marketingowo to będzie nieźle wyglądać. Moglibyśmy napisać książkę równie dobrze 95 technik wpływu społecznego, czy też 107 technik wpływu społecznego. Tak naprawdę nikt nie wie, ile jest technik wpływu społecznego. Techniki rodzą się ciągle w umysłach ludzi. Pojawiają się nowe sposoby, nowe techniki, a psychologowie je badają, starają się badać. W naszej książce 100 technik wpływu społecznego to 100 technik, które zostały przebadane przez psychologów i są to wyłącznie techniki dotyczące wpływu na ludzkie zachowania. My tam nawet nie analizujemy technik, które wpływają na ludzkie postawy, przekonania, opinie, emocje,
a więc w jaki sposób można zmienić ludzkie emocje. To też są techniki wpływu, ale innego rodzaju, więc jest ich naprawdę, naprawdę masa. Czy wiedza ekspercka pozwala całkowicie uchronić się przed manipulacją, czy jedynie pozwala spostrzec, że ulegliśmy jakiejś manipulacji? Tak naprawdę jestem czasami pytany, czy jako człowiek, który od wielu, wielu lat bada te kwestie, również ulegam najróżniejszym sztuczkom, na przykład marketingowym. Tak, bardzo często ulegam. Pewnie rzadziej niż ludzie, którzy nie mają takiej wiedzy psychologicznej, ale również ulegam. Wiedza, proszę Państwa, jest warunkiem koniecznym, żebyśmy rozpoznali, że mamy do czynienia z jakąś techniką wpływu społecznego. Wiedza psychologiczna pozwala nam więc zorientować się, że tak jest, ale jeśli będziemy zaskoczeni, to mimo że mamy wiedzę, możemy ulec takiej właśnie technice, a dopiero potem, post factum, możemy się złapać na tym, że daliśmy się w jakiś sposób na przykład zmanipulować i rozumiemy, jaki mechanizm psychologiczny tutaj odgrywał rolę. Ale tak naprawdę to, co nas może uratować przed niepożądanym wpływem społecznym, to de facto coś, co nazywa się refleksyjnością. Panie profesorze, z mojego doświadczenia wynika, że najbardziej podatna jestem na manipulację, kiedy działam automatycznie, zamiast stosować refleksyjność. Co pan profesor o tym myśli? Myślę, że tak właśnie jest. Problem polega na tym, proszę Państwa, że to, czego nam brakuje, to jest kwestia refleksyjności. A więc zastanowienia się, zadania sobie pytania, jak powinienem w tym momencie zareagować. Czy powinienem się zgodzić, czy też nie. Ponieważ równie głupie, niewłaściwe jest uleganie niepożądanemu wpływowi społecznemu, jak i nieuleganie jakiemukolwiek wpływowi społecznemu. Pozwolę sobie na przedstawienie banalnej sytuacji. Wyobraźmy sobie, że oto widzimy ofertę, kup jedną koszulę, a drugą dostaniesz gratis. Otóż równie głupie jest wzruszenie ramionami i stwierdzenie, to mnie kompletnie nie interesuje, to jest manipulacja, jak i kupienie natychmiast jednej koszuli po to, żeby dostać drugą gratis. To, co powinniśmy zrobić, to przejść na poziom refleksyjności, autorefleksyjności, zapytać siebie, czy mi się ta koszula podoba, czy ona jest fajna, czy ja będę używać, chodzić w tej koszuli. Jeśli tak, a cena jednej koszuli jest całkiem dobra, to dlaczego nie kupić jednej koszuli i drugą, być może w innym kolorze, dostać gratis? To jest bardzo sensowne skorzystanie z tej oferty. Natomiast jeśli ta koszula mi się nie podoba i będzie zalegać w mojej szafie, to skorzystanie z oferty kup jedną koszulę, a dostaniesz drugą gratis spowoduje tylko i wyłącznie to, że nie jedna, a dwie koszule zalegną w naszej szafie i będą pokrywać się kurzem. A więc właśnie zastanawianie się nad tym, jak powinienem zareagować, czy skorzystać z tego, czy nie, jest tutaj kluczowe. Gdzie przebiega granica pomiędzy manipulowaniem drugim człowiekiem, a motywowaniem go do podjęcia jakichś działań? Otóż, proszę Państwa, zacznijmy od tego, czym jest manipulacja i czym jest wpływ społeczny. Otóż wpływ społeczny jest każdym oddziaływaniem jednego człowieka na innego człowieka, albo człowieka na grupę, albo grupy na człowieka, grupy na grupę, a więc jest to oddziaływanie interpersonalne. Z manipulacją mamy do czynienia wtedy, kiedy człowiek wywierający wpływ ma na względzie wyłącznie własne dobro, wyłącznie własny interes, a kompletnie nie interesuje się dobrem człowieka, na którego wpływ wywiera. I jednocześnie stosuje takie zabiegi, z których przynajmniej nie w pełni zdaje sobie sprawę, nie w pełni jest świadomy człowiek, na którego wpływ jest ukierunkowany. A więc sprzedaż na przykład rzekomych cudownych kołder staruszkom, które to kołdry uleczą je ich ze wszelkich dolegliwości, albo cudownych garnków za 2500 zł, w których gotowanie sprawi, że wszystko będzie cudownie zdrowe. Taki sprzedawca ma na względzie wyłącznie własny interes, okłamuje
ludzi, do których się zwraca. Ci ludzie nie mają świadomości tego, że tak naprawdę są karmieni iluzjami i przedstawia im się nieprawdziwe informacje o produkcie i sprzedaje im się produkt kompletnie nic nie warty za fortunę. To jest manipulacja. Natomiast sytuacje, w których stosujemy na przykład wiedzę psychologiczną, żeby skłonić ludzi do rzucenia palenia, żeby uwrażliwić ludzi na to, że warto oddawać honorowo krew, bo krew ratuje ludzkie życie, bądź nawet wtedy, kiedy sprzedajemy produkt, który jest naprawdę bardzo dobrej jakości, a cena tego produktu jest niska, to nie są manipulacje, to jest wpływ społeczny. A więc tak jak mówię, to są inne pojęcia. Mówiąc ściślej, każda manipulacja jest wpływem społecznym, ale nie każdy wpływ społeczny jest manipulacją. Na tym polega ta podstawowa różnica, a więc z tej perspektywy nie ma dobrej manipulacji, nie ma etycznej, nie ma szlachetnej manipulacji, jest tylko etyczny wpływ społeczny. W jaki sposób powinniśmy sobie radzić z presją społeczną? Jak nie poddawać się tak zwanemu efektowi stadnemu? Otóż, proszę Państwa, problem polega na tym, że ludzie mają skłonność do konformizmu. Wtedy, kiedy zachowujemy się tak jak inni ludzie, wtedy, kiedy demonstrujemy taką samą opinię jak inni ludzie, robimy to bardzo często mniej lub bardziej świadomie po to, żeby zdobyć aprobatę innych ludzi, żebyśmy byli lubiani przez tych, którzy demonstrują jakieś poglądy, bo jeśli zademonstrujemy inny pogląd, to być może nie będziemy aż tak bardzo lubiani. Ale potem żyjemy z dyskomfortem, że oto powiedzieliśmy coś, w co nie wierzymy, że zademonstrowaliśmy jakieś przekonania tylko dlatego, że inni je zademonstrowali, albo że zagłosowaliśmy za czymś tylko dlatego, że inni podnieśli ręce. Jak, proszę Państwa, można temu zapobiegać? Otóż zacznijmy od pytania, które sami sobie możemy zadać, czy naprawdę będę gorszy, jeśli będę inny? Niekoniecznie, zwłaszcza jeśli przedstawisz inne zdanie i od razu powiesz, dlaczego tak myślę. Bo jeśli tylko przedstawię inne zdanie niż inne osoby, to mogę być spostrzegany jako ktoś, kto chce się odizolować od grupy, kto na siłę chce pokazać swoją inność. I to nie będzie dobrze odebrane. Ale jeśli przedstawię inne zdanie i wyjaśnię, dlaczego mam inną opinię niż wy, to mogę wręcz uzyskać nie tylko szacunek, ale w pewnych warunkach nawet podziw innych ludzi. Proszę Państwa, to, co pcha świat naprzód, to, co nas rozwija jako gatunek ludzki, to właśnie demonstrowanie innych poglądów, innych niż to, w co wierzą ludzie. Zauważcie Państwo, że właściwie ludzie bardzo długo byli przekonani o tym, że Ziemia jest płaska. Dopiero Arystoteles przedstawił tezę, że Ziemia jest kulą. Potem inni badacze, inni myśliciele udowodnili tę tezę. Bardzo długo ludzie byli przekonani, że to Słońce krąży wokół Ziemi, a nie Ziemia wokół Słońca. I dopiero Kopernik jako jedyny przedstawił się tak naprawdę tłumowi, zanim poszli inni, tak jak za Arystotelesem poszli inni ludzie. A więc demonstrowanie, proszę Państwa, czegoś innego niż grupa jest właściwe, ale powtarzam, natychmiast wyjaśnij ludziom, dlaczego myślisz inaczej, dlaczego zajmujesz inne stanowisko. Wtedy nie będzie ostracyzmu, wtedy nie będziesz się źle czuł, niekomfortowo. Możesz nawet więcej zyskać niż wtedy, kiedy tak jak tłum podniesiesz rękę i pokażesz, ja myślę dokładnie tak jak wy. Czy w naszej cywilizacji techniki manipulacji są częściej wykorzystywane niż dawniej? Proszę Państwa, tak naprawdę nie da się na to pytanie odpowiedzieć. To jest bardzo ciekawe pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi i nie sądzę, żeby ktokolwiek znał. Bo zauważcie Państwo, że pewne rzeczy trzeba systematycznie badać, żeby sprawdzać, czy coś się zmieniło. Na przykład psychologowie badają w ten sam sposób konformizm, a więc skłonność ludzi do zgadzania się z innymi ludźmi. Robimy to jako psychologowie od w tej chwili 70 kilku lat, korzystając z tego samego paradygmatu i możemy sprawdzać, jak w poszczególnych okresach historycznych skłonność ludzi do konformizmu zwiększa się albo zmniejsza. Natomiast pytanie,
jeśli dotyczące manipulacji na przykładzie całego rozwoju gatunku ludzkiego. Nie mamy takich danych, żeby w jakiś sposób bezpośrednio te rzeczy porównywać. Czy działalność troli internetowych jest wynalazkiem naszych czasów? Czy nowoczesna technologia wymusiła wynalezienie nowych technik manipulacji? Trole internetowe pojawiły się dopiero wtedy, kiedy pojawił się internet, więc to nie jest aż tak bardzo odległa perspektywa. No ale oczywiście to jest coś, co tak naprawdę nas zalało i co jest niezwykle niebezpieczne, wbrew pozorom. Z tego względu, że proszę Państwa, istnieje w psychologii takie pojęcie jak efekt śpiocha. Efekt śpiocha dotyczy tego, że bardzo szybko zapominamy źródło informacji, a pamiętamy samą informację. A więc zauważcie Państwo, jeśli opowiadacie komuś jakąś plotkę na przykład i ten ktoś pyta nas, skąd to wiesz, a plotkę opowiedzieliśmy bardzo dokładnie, z detalami, to bardzo często mówimy, kurczę, nie pamiętam, ktoś mi mówił, chyba w pracy, chyba na uczelni. A więc plotkę pamiętamy, a to skąd się jej dowiedzieliśmy, nie pamiętamy. I podobnie jest z trollami internetowymi, czytamy różne bzdury w internecie i czytając wiemy, że to bzdury. Wiemy, że źródło jest kompletnie niewiarygodne. Ale po 4 tygodniach, 2 miesiącach możemy pamiętać tę informację, a nie pamiętamy, że to trolle zalały tą informacją internet, że źródło jest kompletnie niewiarygodne i będziemy przekonani, że tak jest. Tak więc, proszę Państwa, techniki wpływu społecznego mogą i są jak dynamit. Techniki wpływu społecznego są jak dynamit w takim znaczeniu, że wtedy, kiedy Nobel dynamit wynalazł, wynalazł go po to, żeby pomóc ludziom, którzy pracują w kamieniołomach, pozyskiwać marmur czy granit czy inne tego typu materiały. Ale bardzo szybko wykorzystano dynamit do tego, żeby zabijać ludzi. Techniki wpływu społecznego też mogą być wykorzystywane do pozytywnych celów albo do manipulacji. Starajcie się Państwo być uczciwymi wykorzystywaczami technik wpływu społecznego. Bądźcie z drugiej strony czujni, aby Wami nie manipulowano. Sami nie manipulujcie. Dziękuję Państwu bardzo. Żegnam się. Do widzenia.